Tylko się nie denerwuj. Nerwy mogą tylko przeszkadzać. Łatwo wam mówić. To już półfinał. Nawet ja nie sądziłem, że tak daleko uda mi się zajść w tych zawodach. I raz, i dwa, i jeszcze skłon. Rzeczywiście. Tym bardziej, że za mocno się do tych zawodów nie przygotowywałeś. A co będzie, jak przegram? No coś ty, nawet tak nie myśl. Musisz wygrać. Uda ci się, zobaczysz. Pomyśl tylko, jaka nagroda jest do wygrania. Od razu się zdopingujesz. No tak, za pierwsze miejsce są karnety do kina na filmy animowane, sprzęt sportowy, worek słodyczy oraz zaproszenie do pizzerii dla zwycięzcy i dwóch jego znajomych. Chyba nawet wiem, kogo do tej pizzerii zaprosisz. Prawda, Sebastian? Też masz na myśli tych samych znajomych? Oj, tak. Zawodnik z numerem 5, Franek Myszkowski, jest proszony na start. O, to chyba już. Trzymajcie za mnie kciuki, dobrze? No jasne, będziemy trzymać. Za ciebie i darmową pizzę. Uwaga! Tylko zwycięzca tego biegu przechodzi do finału. Gotowi do startu? Franek, 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 Franek! Franek, 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 Franek! Dasz radę, braciszku, jeszcze trochę! Brawo! Zawodnik numer 12 na mecie! Mamy zwycięzcę! Głowa do góry, nie ma się czym przejmować. Jak to nie ma czym? Nie będę mógł was zaprosić na pizzę. Pewnie bardzo was zawiodłem. Oj, Franek, Franek. To prawda, że zwycięzca ma wielu przyjaciół. Za to przegrany. Ma prawdziwych.